Dzień dobry Państwu, a w dzisiejszym odcinku, kontynuacja testu telewizora LG OLED z 2020 roku, czyli już prawie 4 lata ten telewizor, no dobrze 3 lata ma ten telewizor i czy jestem zadowolony? No, proszę zobaczyć jaka jest jakość obrazu, szokująca można byłoby powiedzieć, nawet jestem pod... Wielkim wrażeniem, a szczególnie głośników, które są wbudowane. Was! Przecież to tak gra, jakbyś miał sandbara jakiegoś ultra dobrego. Powiem Ci, że... Wow, 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 calm down, calm down. Szok to jest, to jest szok. Zobacz ta jakość obrazu. No miazga jest po prostu. No dobra, no to, to już wiemy, że jest miazga. sprawdźmy ile mamy przerobionych godzin. No, proszę Państwa, 11 438 godzin. Ostatnio mniej używam tego telewizora, bo się przeniosłem do innego studia. No ale jest sporo godzin. 11 000 godzin. Podziel sobie, ile ty codziennie używasz telewizora, ile to jest lat użytkowania. No właśnie, to jest właśnie to. Przejdźmy sobie w EIZO Monitor Test i zobaczmy, co tu się wyprawia. Nagrywamy kamerą Sony. Miejmy nadzieję, że fokus nie będzie uszalał. Telewizor oczywiście mocno odblaskowy. To jest fakt, ale takie są biały. Biały ekran i tutaj ja już widzę, że dolna część, tam gdzie jest pasek Start w Windowsie, a pamiętajmy, że nawet jak mnie nie ma w tym lokalu, to ja zostawiałem włączony komputer i na desktopie, czyli pasek Start zawsze tam. Świecił, czyli statyczne obrazy, non-stop. No, nikt tak normalny nie działa. Bo nie rachunki przychodzą za prąd po kilkaset złotych, no ale tak chciałem zrobić test, no, i, 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 i tak to e, wygląda, że jest delikatna różnica tutaj koloru, czyli tak zwane e, wypalenie, ale to jest różnica koloru na białym tle. Myślę, że odcień 3 stopnie, 4, może bardzo delikatnie, bardzo na czerwonym już tego nie widać. Na zielonym też tego nie widać, tylko na białym, Aczkolwiek widzę, że mam nowego Bad Pixela, no Stack Pixela, przepraszam, bo bad Badpixel to jest Dead Pixel to jest Stack Pixel, czyli taki utknął no, Czarny. Tutaj w rogu, ale ja go widzę, tylko jak jestem praktycznie przy telewizorze. No to tak z głową w telewizorze nie będziesz siedział, bo z, yy, z półtorej metra już go nie widzę. Może masz sokoło oko, no to może, no, ale że to wiesz. To są takie rzeczy, o które się nie ma co nawet bu martwić, bujać. Na niebieskim już nie widać tego Pixla nawet. Nierówności 75%, 50% i 25%. Color distance, gradients ostrość, sharpness. Kąty widzenia to są nie, nie, nieskończone. Gamma, czas reakcji, no niestety mam kamerę tańszego yy, szczepu, można było powiedzieć, bo zaledwie 4K 24 klatki na sekundę, może kiedyś się dorobię do 4K 60 klatek i w ten czas byłoby to ładnie widać. Ustawione na 120 Hz, nie ma smużeń, nie ma jitter, nie ma... Wszystko chodzi płynnie. Nie ma nic, co mogło Cię, jakby tutaj, Nie. zaniepokoić. Proszę Państwa, ja może ściszę troszkę, bo to jest za głośno, to te głośniki. Proszę Państwa, jest to maszyna najwyższych lotów. LG OLED robi genialną robotę, ogólnie OLED robi, to jest piękny obraz. Mógłbyś powiedzieć, o, Pixele. proszę Państwa, gdyby to było na środku, to byłbym zaniepokojony, ale gdzieś tu w rogu... Proszę Państwa, każdy telewizor ma kilka miliardów pikseli tutaj na matryce, w zależności od, wie od wielkości. Nie ma takiego telewizora teraz, który by nie miał jednego, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu gdzieś tam ut utkniętych pikseli. No to jest nie do wykonania. Może kiedyś, może znajdziesz taką sztukę, ale to będzie bardzo ciężko. To musiałbyś ich przemielić dziesiątki w, skle w sklepie, to by Cię kopnęli pewnie w tyłek y sprzedawcy, żeby nie chcieli być sprzedać nie ma takiego. Zawsze gdzieś tam jakaś czarna kropeczka, gdzieś tam w rogu będzie. Tylko się nie ma co przejmować, proszę Państwa. To przecież gdyby to świecący był piksel, na czerwono, tak jak. No to w ten czas tak. no To jest. Ale tak. No to. To już chyba naprawdę ktoś, kto już nie ma większych zmartwień niż tam kropka niż na ekranie z boku. To może, może dymić, a tak to jest. Piękna jakość. Wysoka jasność. Było parę komentarzy, że a, to jest ten, co ma mniejszą jasność. Człowieku, jak ty byś chciał to ustawić na fula, to ja po godzinie czasu oglądając film w kaderze to mi już oczy bolą, jest tak jasny. Może masz oczy ze stali, no to gratuluję wspaniałego zdrowia, ale ja jednak wolę mieć nie ultra czerwone oczy, tylko normalnie sobie spokojnie oglądać. Yy, telewizor, prawda? No właśnie. No, content, no bo telewizji to tutaj nie ma. Czy jest telewizor, ale nie ma an anteny już od 10 lat? Nie, od, od 8 lat, przepraszam. Od 8 lat nie odbieram yy, telewizji żadnej. No bo tam same głupoty. A tutaj masz YouTube, który jest źródłem wszelkiej wiedzy. Wspaniałej i nie tylko. Dlatego subskrybujesz, lajkujesz, zjesz frytki Sketchup. Kurde, głodny się zrobiłem, frytki Sketchup. I szczęście. Zawita w twym sercu i domu, gdy skorzystasz z linków w opisie i zakupisz sobie wspaniałego oled -a. Nie musi być LG, może być inny. Tyle wideo z tym LG, to już LG powinien mi wysłać nowego oled -a. kurza, stopa, a oni nic. Nawet mi dziękuję nie powiedzieli. No. A myślę, że yy, przyczyniłem się do sprzedaży yy, tutaj powiększonej tych telewizorów, bo nikt nie robi w Polsce takiego testu jak ja. I to jest skandal. I to się do telewizji na nadaje. Nie doceniają skromnych youtuberów. Pozdrawiam <śm> i polecam.